Yo, siemano, z tej strony Minecraft Gplay i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dziś mam dla was niesamowitą modyfikację, która nazywa się The Titans. Modyfikacja dodaje do naszej gry potężne potwory, potężnych tytanów, którzy są naprawdę silni oraz ogromni. Dodatkowo mamy również nowe zbroje i narzędzia, żebyśmy jakoś mogli walczyć z tymi tytanami. Tak więc serdecznie zapraszam do oglądania, jeśli film wam się spodoba, oczywiście nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę, napisać komentarza, a najlepsze komentarze będę oznaczał serduszkami. Dodatkowo pod koniec tego filmu pojawi wam się ankieta i będziecie mogli ocenić tą właśnie modyfikację. Tak więc serdecznie zapraszam do oglądania. I jak możecie zauważyć, już na samym początku modyfikacja dodaje do naszej gry nowe rudy. Pełno nowych rud i właśnie na przykład tutaj w tej skrzyneczce mam moby, które dodaje nam właśnie ta modyfikacja. I jak widzicie, jest tych tytanów trochę sporo i oni są naprawdę, naprawdę ciekawi. Dobra, a więc może zacznijmy od tych właśnie rud. A więc mamy, pożyczę sobie tutaj tylko kilofik, albo wezmę sobie zwykły diamentowy kilof, żeby nie było na sam początek. I jak widzicie, mamy nowe rudy w Netherze. Dzięki właśnie tej modyfikacji możemy sobie właśnie zdobywać na przykład diamenty. I zobaczcie w ogóle, co tu się dzieje. Jakieś pioruny strzaskają, naprawdę modyfikacja jest szalona i akurat nawet nie mogę włączyć trybu game mode właśnie 0, tak więc okej. Źle wpisałem pewnie. Game mode 0, okej. I teraz możemy już niszczyć. Tak więc tutaj jeśli niszczymy taką rudę w Netherze, możemy zdobyć na przykład złoto, węgiel, tutaj nawet mam cobblestone'a, a tutaj oczywiście diament, tylko zniszczyłem go na trybie kreatywnym i mi się nie udało go zdobyć. I jak widzicie, mamy tutaj naprawdę fajną możliwość zdobywania rzeczy w Netherze, a tutaj są nowe rudy. Nowe rudy, które dodaje nam ten mod. Są one też tutaj oraz tutaj. To są dużo ciekawsze rudy, a te rudy tutaj są, myślę, że bardziej, żeby urozmaicić naszą rozgrywkę. Mamy ich parę i pokażę wam właśnie, w jaki sposób one wyglądają, co dzięki nim możemy zrobić i na sam koniec przejdziemy do potężnych tytanów. Dobra, tak więc zobaczcie, mam na przykład copper, tin ore, chronium, magnes, silver, platynę i lead. Tak więc takie mamy rudy tutaj i pokażę wam właśnie teraz, jak wyglądają zbroje z tych rud. A więc tutaj macie na game modzie specjalną modyfikację i mamy też taki ogromny mieczyk, który wychodzi w ogóle za wyznaczony teren. I na przykład tutaj mamy zbroję copper. Mamy również narzędzia i jak widzicie, nie są one jakieś mega ciekawe. 4-3 atak damage'u i są one takie bardzo przeciętne. Dlatego ja na te zbroje z tych rud właśnie nie będę tracił czasu. Mamy również steel, brąz, z brązu tą zbroję i zobaczcie, na przykład mamy taki mieczyk 7 atak damage'u, tak więc normalny jak zwykły diamentowy mieczyk. Fajne urozmaicenie, ale my się zajmiemy tymi lepszymi rudami. Możemy na przykład, au, znowu zniszczyłem to. Możemy na przykład od teraz zdobyć tak naprawdę bedrock. I z tego bedrocka będziecie mogli zrobić właśnie sobie... O, zobaczcie w ogóle, jaki fajny dźwięk z tego kilofa jest. Jeśli zdobędziecie już bedrock, będziecie mogli zrobić sobie takie... O nie, zapominam zawsze z tym kilofem właśnie, jak się uderzy skrzynkę, to również się ona niszczy. Ale to nic, my sobie tutaj zrobimy porządek i weźmiemy te wszystkie rzeczy, które były w tej skrzynce. W sumie usprawni nam nawet to wszystko. Tak więc jak widzicie, mam tutaj nowe itemki, nową zbroję, która właśnie jest tutaj na tym drugim ekwipunku. I tutaj mamy właśnie te itemki. Tak więc zobaczcie na przykład, co to jest. To jest masakryczna siła. Te wszystkie przedmioty mają taką potężną moc, że praktycznie każdego moba możecie zabić na hita. I właśnie robimy to z, tak jakby można powiedzieć, bedrocka, ponieważ żeby zrobić właśnie compacted bedrock, potrzebujecie zdobyć 9 bedrocka i później, jeśli już zdobędziecie właśnie tego compacted bedrocka, możecie zrobić na przykład miecz. Tutaj stawiacie zwykły bedrock, tutaj ten compacted bedrock i w ten właśnie sposób robimy narzędzia. Zamiast kijków używamy bedrocka, a zbroję robimy normalnie, tak jak normalną zbroję, tylko właśnie z tego
Compacted Bedrocka. Dodatkowo tutaj musicie mieć jeszcze Void Blocka i Harcadium Block. I to są właśnie te rudy, do których przejdziemy za chwilę. I tak właśnie to wygląda. Zobaczcie na przykład, zobaczmy jak możemy kopać tymi rzeczami. Zobaczcie w ogóle jaka to jest szybkość. Szybciej niż na game modzie mogę tutaj po prostu zasuwać tym. Moim zdaniem to jest naprawdę świetna sprawa. I jeśli chcecie kopać, to no nie ma lepszej opcji. No nie da rady szybciej kopać niż właśnie tymi narzędziami. Dodatkowo zabijają one wszystkie moby na jednego hita. Dobra, przechodzimy dalej. I dalej właśnie mamy, na przykład zajmijmy się tymi rudami. Ja ten kill off już sobie zabieram. Chciałbym jeszcze wam pokazać tą zbroję, ponieważ ona jest bardzo wybuchowa. Zobaczcie, co się stanie, jeśli właśnie ją ubiorę na siebie. Przejdziemy tylko tutaj. Po pierwsze, mamy tutaj pełno efektów. Nie jesteśmy nawet w stanie zobaczyć za bardzo, jakie to są efekty. Ale zobaczcie, że zbroja jest tak wybuchowa, że jak w ogóle wchodzimy na jakiś blok tak naprawdę, no to ona wybucha i możemy bez problemu się dokopać na przykład do Bedrocka. Mamy również lepsze skoki i jest ona naprawdę wykokszona, tylko jeszcze nie rozkminiłem jak te wybuchy zablokować, bo to w sumie bardziej mi przeszkadza niż pomaga, szczerze powiedziawszy. I dodatkowo jeszcze tutaj się zgubiłem i nie wiem jak wyjechać. O dobra, tutaj jest wyjście. Tak więc tak by wyglądała ta zbroja, ona jest naprawdę potężna i jeszcze w sumie to jest do rozkminy tak naprawdę, powiem wam. To jest jeszcze do rozkminy, ale jeszcze w ogóle te efekty mi zostały. Okej, tak więc tu mamy kolejną rudę, a jest to właśnie Harcadium. I ten Harcadium możemy sobie normalnie wykopać. Zobaczcie, akurat oczywiście nie na game modzie, tylko normalnie. I w ogóle ile ja mam życia jeszcze? W ogóle został mi health boost i absorpcja tutaj włączona i dostaniecie właśnie po wydobyciu tego ten Harcadium. Z tego możecie zrobić właśnie taki blok, jak widzicie tutaj. Z tego na przykład robimy tego chestplate'a, który widzieliście przed chwilą, oraz możemy zrobić tutaj następne zbroje i narzędzia. Tutaj właśnie w ten sposób one wyglądają. Mamy również łuk i strzały nawet z tego materiału, tylko właśnie jeśli nie ma jakiegoś moba w pobliżu, no to tak naprawdę ten łuk będzie was bił samemu. Może ubierzemy sobie tą zbroję dla bezpieczeństwa, żeby po prostu to życie nam nie schodziło aż tak. Na przykład weźmiemy sobie teraz może Spidera, tak więc weźmiemy sobie zwykłego pająka i zobaczcie jak ten łuk działa. Bang, bang, bang. I nie ma tych mobów, on jest naprawdę również potężny, tak więc serdecznie polecam wam go zrobić. W ogóle cały czas tu trzaskają jakieś pioruny. Mamy również taką bardzo wybuchową rudę, która właśnie się nazywa Void i dostajemy później takie Void Essence, z czego możemy zrobić taką zbroję, takie narzędzia, które mają również nie wiadomo jakim cudem mega attack damage. W sumie nie taki duży jak te z Bedrocka, ale również bardzo sporo. I tak właśnie ta ruda wygląda. Mamy różne rodzaje ich, ponieważ na przykład tutaj jest wersja Edstone'owa, zwykła, wygląda w sumie trochę jak węgiel, więc się możecie pomylić, ale my ogólnie musicie uważać. Może pokażę wam za chwilę, co się może wydarzyć, jeśli ją zniszczymy, ale chciałbym wam jeszcze tutaj coś pokazać. Otóż modyfikacja dodaje nam złote ziemniaki, złoty chleb oraz złote ciastka. Od teraz właśnie z tą modyfikacją będziecie mogli to zrobić tak jak złote jabłko, tylko właśnie musicie tutaj włożyć na przykład ziemniaka i wtedy dostajecie właśnie na przykład złotego ziemniaka. I ogólnie oczywiście jeśli zjemy to, chwila, muszę tylko te efekty, bo i tak nie zobaczycie, dostajemy mniej więcej to co po złotym jabłku, tak więc to jest bardzo przydatne. I teraz zajmiemy się właśnie tym mieczem, tym potężnym mieczem. Zobaczcie ile on zajmuje miejsca w waszym ekwipunku. Śmiesznie dosyć wygląda, bo aż tak wystaje tak naprawdę. A na F5 wyglądamy właśnie z nim tak, że nawet nie widać jego końca. Zobaczcie w ogóle na jaką odległość możemy uderzać i niszczyć bloki. Widzicie, on jest taki długi, że możemy bardzo, bardzo daleko sięgać. I dodatkowo działa to również w dół. Jeśli chcę kopać, zobaczcie jak jednym kliknięciem myszy przekopałem tutaj taki teren. Ja muszę zdjąć sobie tylko tą zbroję, bo już mam dosyć tych efektów i po prostu mnie to już przeszkadza bardziej. Zobaczcie. Dzięki temu mieczykowi, ja sobie muszę trochę tutaj tylko ściszyć, bo normalnie mi uszy pękną, możemy bardzo daleko niszczyć
bloki i oczywiście również na odległość bić mobów. Tak więc ja sobie jeszcze tutaj włączę dzień i na przykład chcemy sobie zniszczyć te rudy, tak więc to nie jest jakiś problem, zobaczcie, zostały one wydobyte i możemy je teraz zebrać. Tak więc tak właśnie to by wyglądało i oczywiście miecz jest potężny, ma sharpnessa 100, smite'a 100, ban of archopods, wszystko na 100. No i po prostu na te tych tytanów jest naprawdę fajne. Dodatkowo możemy właśnie nim kopać i dostajemy tutaj nawet jakieś efekty dzięki niemu, na przykład absorpcję, która dodaje nam serduszka. Dobra, ja sobie na razie ten miecz wezmę tutaj i teraz właśnie przejdziemy do takich wieżyczek, jakby można powiedzieć, to są takie turrety. Ja sobie tylko zrobię porządek w ekwiłogu, zobaczcie jaki ogromny jest ten miecz, jeśli go wyrzucimy nawet na ziemię. Możemy go podnieść teraz i teraz już go mamy w naszym ekwipunku i dobra. I pokażę wam właśnie, jakie fajne to są rzeczy, ponieważ to się bardzo przydaje, jeśli chcielibyście na przykład ochronić wasz domek. Dajmy na to, że tutaj gdzieś jest wasz domek, ustawiacie takie właśnie wieżyczki, tak można powiedzieć, i teraz oni po prostu będą atakować wrogie moby. Ja tutaj mam właśnie takie coś, że zespawnuje się tutaj horda właśnie takich wither szkieletonów, w sumie jest jeden wither szkieleton, ale zobaczcie właśnie na przykład, jak te wieżyczki tutaj ich atakują, od razu zabijają ich i tak to właśnie wygląda. Naprawdę fajnie mogą oni chronić wasz dom, zobaczcie tylko, że niszczą przy okazji wasz świat. I tutaj na szczęście zostawili mi tą rudę, która jest również bardzo, bardzo wybuchowa. Za chwilę przejdziemy właśnie już do mobów, tutaj mamy te moby, ale ja myślę, że na płaskim świecie będziemy się nimi zajmować, bo tutaj naprawdę byłoby ciężko. Tak więc teraz wezmę sobie, a może spróbujemy właśnie na odległość tym mieczem, tym blade'em, the ultimate blade, to zniszczyć i zobaczymy, czy nam się uda. I widzicie, udało się, dostaliśmy właśnie tą esencję, a pokażę wam ogólnie, co się może wydarzyć, jeśli źle się za to zabierzecie. Tak więc ja sobie teraz włączę game moda z 0 i zobaczcie, podejdziemy sobie. Co się staje, jak to niszczymy, po prostu to wybucha, tutaj jest w ogóle szalona ta modyfikacja i dodatkowo możecie również z tego zrobić blok, który widzicie tutaj i to jest właśnie blok, który również was eksploduje, tak więc możecie jako pułapkę go użyć, tak więc teraz teleportujemy się na płaską mapę i zajmujemy się mobami. Okej, jesteśmy już na płaskiej mapie i pierwszą rzeczą, jaką zrobię, poustawiam właśnie sobie te takie, jakby można powiedzieć, wieżyczki strażnicze czy coś takiego i właśnie oni będą walczyli z tymi mobami. Mamy tutaj na początku właśnie jakiś Rainforest Iron Golem i wow, jest to w ogóle taka wielka gromada Iron Golemów i raczej oni są tutaj pozytywni. W ogóle zobaczcie, że oni już tam gdzieś strzelają tymi armatkami i w ogóle wow, atakują chyba tych Iron Golemów, w sumie nie wiem. A raczej myślę, że w te slimy strzelają i przypadkowo ich zabijają, ale tutaj mamy na przykład takie coś jak Omega Fish. To jest pierwszy z tytanów, zobaczcie, jest to ogromny Silver Fish, jak on wygląda w ogóle, jest naprawdę wielki i teraz właśnie te armatki będą go atakowały i dosyć szybko go zniszczyły. Dodatkowo na sam koniec mamy tutaj fajny efekt, jeśli on ginie, zobaczcie jak to wygląda. Zginął właśnie ten pierwszy Silver Fish, jest to pierwszy tytan. I za chwilę będzie coś, wow, w ogóle jak wyrzucili, jak ci Iron Golemy zostały wyrzucone, nie wiem czy przez tego Omega Fisher, zobaczcie, on tutaj zdechł, leży i mamy tutaj taką fajną animację na zakończenie i pełno expa spada, ale on mówi, że on jeszcze wróci. I mamy tutaj naprawdę pełno itemków, zobaczcie jak to wygląda, co takiego ciekawego tutaj będziemy mieli, nie wiem, ale widzę pełno diaksów, emeraldy, expa, tak więc naprawdę warto z nim walczyć i przechodzimy dalej, mamy Cave Spider Titan, tak więc bierzemy go sobie i tak on wygląda, jest to właśnie taki cave'owy tytan, cave'owy mob, tylko w ogóle widzę, że ci tytani coś mu mało życia tracą, chociaż teraz nagle mu zaczęli już coś tracić, znaczy nie tytani, tylko te wieżyczki, zobaczcie jak oni go cisną. I jak on wygląda fajnie, ten pająk jest taki ogromny, jeśli spotkacie te moby na swoim świecie, możecie być naprawdę na początku w szoku, jeśli pierwszy raz je widzieliście, ponieważ są naprawdę potężne. Tutaj mam jeszcze następnego pająka, może od razu sobie go zespawnujemy, okej. I zobaczcie, mamy tutaj właśnie tego
Okej, jesteśmy z powrotem. Ogólnie nie polecam, żebyście spawnowali sobie, jeśli chcecie właśnie oglądać tych tytanów w dwóch mobów jednocześnie, ponieważ bardzo to obciąża Minecrafta i tak naprawdę mogą pojawić się crashy, dlatego jeden taki tytan na jednym świecie, na jednym chunku tak naprawdę wystarczy. Zobaczcie w ogóle, ile tego w ogóle leci, jak oni go wysadzili do góry w ogóle, te armaty go strasznie wysadziły aż do góry. O, i teraz spada ten pająk i zobaczcie, jak on atakuje tutaj, niszczy w ogóle teren, macha tymi swoimi... O, znowu go wywalili do góry. Naprawdę dużo się tutaj dzieje, ale coś, nie tracą mu w sumie tyle życia, ile powinni. W sumie nic mu praktycznie nie tracą, może nie... O, teraz trochę mu zabrali, ale my ogólnie musimy przejść do następnego moba tak naprawdę, do następnych tytanów, bo mamy ich jeszcze tutaj trochę i tak naprawdę ja się tutaj oddalę może teraz od nich, niech oni się tam biją na spokojnie, a my zmienimy właśnie sobie tutaj na spokojnie chunk i żebyśmy nie widzieli już tego pająka, w ogóle nie mogą go uderzyć, ale w ogóle również nowe dźwięki są tutaj dodane. I my sobie teraz mamy tutaj takiego moba jak Spider Jockey. Tak więc weźmiemy sobie te armatki, tych taretów, może tego pierwszego. Tak więc zespawnujemy je sobie i spawnujemy teraz tego Jockeya, zobaczymy, jak on wygląda. Wow, jaki to jest ogromny mob, zobaczcie w ogóle, jak podskakuje ten pająk na tym pająku, jak to świetnie wygląda, moim zdaniem naprawdę świetna sprawa. Modyfikacja jest naprawdę godna uwagi, w ogóle, wow, zszedł z tego pająka, zobaczcie ten, w ogóle ten szkieletor zszedł z tego pająka i w ogóle teraz osobno walczą. Masakra w ogóle, jak to jest wymyślane, ci tytani są naprawdę świetni, tylko... powiem wam, że modyfikacji jest wybuchowa, będziecie mieli tutaj dużo wybuchów, dużo się będzie działo, tak naprawdę te armatki, zobaczcie, ile tutaj na dole jeszcze mobów jest spawnowanych tak naprawdę przez nich. To nie jest tylko tak, że to, co tutaj widzicie, to jest wszystko, tak naprawdę pełno mobów oni spawnują i w sumie ten pająk już był trochę taki na wykończeniu, widziałem, ale my właśnie musimy przechodzić dalej, tak więc lecimy sobie dalej. Oni niech się tutaj biją, ale zobaczcie, jak to świetnie wygląda. No moim zdaniem modyfikacja jedna z lepszych, tylko tak naprawdę no może obciążać wam Minecrafta. I dobra, teraz mamy slajmowego tytana. Ja ogólnie nie wiem, czy zdążę wam wszystkie pokazać, bo jest ich naprawdę sporo, ale jeśli chcecie, zrobię kolejny odcinek i będę właśnie pokazywał wam tytanów, wszystkich tytanów właśnie z tej modyfikacji. Tak więc może teraz zespawnujemy sobie może tego naładowanego creepera i weźmiemy sobie tą trzecią armatkę, bo widzę, że oni strasznie wyrzucają, ci wcześniejsi strasznie wyrzucają tych tytanów w powietrze, a ci możliwe, że nie będą tego robić. Tak więc spawnujemy sobie tego tytana i ogólnie on was nawet, właśnie, może zabić na trybie kreatywnym. To właśnie chciałem powiedzieć, dlatego ja nie wiem teraz, co mam zrobić. Jest tutaj po prostu taki hardcore. Musiałbym tam szybko dolecieć, tak więc lecę i za chwilę wam pokażę tego tytana. Po drodze miniemy sobie, wow, w ogóle TNT tu jeszcze latają. Oni tutaj w ogóle teraz tak jakby razem walczyli, to tak wygląda. Zobaczcie, jakby ten Jockey walczył z tym szkieletorem. Co tu się dzieje, to ja po prostu nie wiem. To jest modyfikacja nie do ogarnięcia, jest hardkorowa, ale moim zdaniem takie modyfikacje są naprawdę godne uwagi. Jak coś się dzieje, jest naprawdę ciekawie. I tutaj właśnie mamy już tego creepera. I zobaczycie, co on takiego ciekawego robi. On naprawdę rzuca masę TNT, jest potężnym tytanem. W ogóle dwa nawet, on się już kurde tutaj rozrodził. Zobaczcie, pełno błyskawic. I zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. No ja nie muszę nic chyba mówić. To jest naprawdę, naprawdę wygląda niesamowicie. To jest po prostu ogromne. No i moim zdaniem naprawdę świetne. Tylko po prostu, no ogólnie... Ciężko to po prostu zrobić tak jakoś schludnie czy coś, bo zobaczcie po prostu, co tu się dzieje. Ci te bossy naprawdę tutaj świrują, zobaczcie, pełno TNT, cały czas coś się dzieje, pełno burz i nawet na trybie kreatywnym możecie zginąć. Oni są tacy potężni, że mogą was zabić nawet na trybie kreatywnym.
Tak więc jeśli chcecie, pokażę wam więcej tytanów z tej modyfikacji, tylko dajcie mi znać w komentarzu. Tak więc na ten odcinek to by było na tyle, myślę, że wam się spodobał. W ogóle ten Creeper to jest jedna wielka masakra. Moim zdaniem naprawdę to wygląda świetnie. Jeśli film wam się spodobał, oczywiście nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę, napisać komentarza pod tym filmem. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, dzięki, cześć i na razie.